Cześć. W zasadzie to te latające napisy załatwiły już kwestię wstępu i niewiele więcej mam do dodania. Podkreślę tylko, że materiał, który oglądacie, jest w zasadzie uzupełnieniem do innego, większego filmu, jaki zrobiłem o firmie Rise Technology. W tym materiale poskładamy retro peceta, którego sercem będzie procesor tej firmy, konkretnie taki z PR ratingiem 266. To miało sugerować, że jest on tak wydajny jak Pentium 2 albo Celeron z takim taktowaniem, ale była to tylko marketingowa ściema. W praktyce mamy tutaj do czynienia z czymś pokroju P200 MMX. Co w tym złego? Pewnie ktoś sobie pomyślał. Przecież P200 MMX był swego czasu mocarzem. No właśnie, swego czasu. Daty są tutaj dość istotne. Premiera P200 MMX to styczeń 97. Premiera omawianego Rise to październik 98. Co warte podkreślenia, na rynku były już wtedy Pentiumy dwójki, a za kilka miesięcy na półkach pojawią się Pentiumy trójki. Jednak to nie te topowe procesory sprawiły, że Rise z podkulonym ogonem uciekli z pola bitwy. Procesorem, który ich przegonił, był Celeron. A dokładnie jego cena, bo taki MP6 266 sprzedawany był za $70, a o wiele lepszego Celerona można było mieć za $86. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to odsyłam do materiału z historią firmy. Tutaj nie będę już tego bardziej rozwijał. Zabieramy się do pracy. Model, jaki nabyłem, to ten z PR ratingiem 266. Za procesor zapłaciłem niecałe 300 zł razem z przesyłką, która teoretycznie miała być wysłana z Tajwanu, ale doszła do mnie paczka nadana w Indiach. Mówiłem o tym w materiale o historii Rise, że firma ta odniosła największy sukces w tej części świata, więc nie dziwne, że z tego zakątka został nadany procesor. Procesor, jaki tutaj mamy, wymaga płyty z Socket 7 lub Super Socket 7. Te pierwsze są pospolite i wręcz nudne, więc na potrzeby tego materiału postanowiłem sprawić sobie jakiś model SS7. Te są dzisiaj niestety drogie, to znaczy drogie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to produkt, który ma 20 kilka lat na karku. 300 zł to taka standardowa cena, mi udało się kupić za tyle bardzo fajny produkt firmy ChineTech, model 5 RSA2 i to już z jakimś procesorem od AMD. To, co wyróżnia płytę, to jej rozmiar. Długo na coś takiego polowałem i w końcu mam płytę SS7 z AGP, dwoma PCI, dwoma slotami ISA i w rozmiarze, który idealnie pasuje do dzisiejszych obudów i to tych mniejszych. A na dokładkę zintegrowany układ audio to ESS Solo 1, który bardzo dobrze radzi sobie pod DOS-em. RAM-u wystarczy nam 64 MB w jednej kostce PC100. Co istotne, płyta kaszuje jedynie 64 MB pamięci, więc dodawanie większej ilości spowolni pracę peceta. Jednak 64 MB w takim pececie to i tak nienaturalnie dużo i prawie na 100% nie mieliście tyle w blaszaku pod koniec 98 roku. I tak przechodzimy do karty graficznej. Jaki model pasowałby tutaj najbardziej? Cóż, najbardziej to żaden, bo to nie jest procesor do grania, przynajmniej na papierze. Myślę, że rozsądnym maksimum byłby pierwszy 3DFX, może w wersji Rush. Zaznaczam, że AGP, jakie jest na płycie, ma prędkość razy 2. To nie oznacza, że karty razy 8 tutaj nie zadziałają i właściwie to z dzisiejszej perspektywy rozsądniej byłoby się rozglądać właśnie za takowymi, bo im nowsza grafika, tym tańsza. Po długich namysłach postanowiłem wsadzić do środka Riven TNT z 16 MB pamięci. Ta karta to overkill dla tego procesora i od razu powiem, że nie ma mowy, aby z maszyny klasy Pentium 200 MMX wycisnąć wszystko, co ta karta ma do zaoferowania. Z drugiej strony, pierwszą kartę z Riven TNT i procesor MP6 dzieli tylko kilka miesięcy. Mamy więc okazję sprawdzić pewną teorię, która być może chodzi komuś po głowie. Przynajmniej mi chodzi. Pomyślcie przez chwilę o MP6 jako o placeholderze. Składacie zestaw, ale nie macie jeszcze odłożonej całej sumy. Ot, życie. Jednak skoro kupujecie platformę SS7, to możecie kupić jeden z tych tańszych, ale wydajnościowo akceptowalnych procesorów pod to gniazdo, nomen omen MP6, i po odłożeniu odpowiedniej kwoty możecie osadzić coś mocniejszego, co zresztą zrobimy w dalszej części. Pozostałe komponenty platformy testowej nie są w sumie istotne. Zasilacz 602W od OCZ, oczywiście nie jest taki potrzebny, ale akurat taki miałem pod ręką, dysk 80 GB, emulator stacji FDD, DVD, a wszystko zamknięte w obudowie Silentium PC Brutus S20 Pure Black. Chłodzenie procesora to jakiś zwykły podstawowy cooler.
Montaż przebiegł sprawnie. Wszystkie potrzebne dane są nadrukowane na procesorze, czyli FSB 100 MHz, mnożnik razy 2 i wartości zasilania dla rdzenia i I/O. Analogicznie na płycie głównej też jest wszystko opisane. Po chwili mamy gotowego do pracy peceta. Płytę wykrywa procesor z marszu, ale zaznaczam, że nabyłem model z już zaktualizowanym BIOS-em. Bez aktualizacji też by zadziałał, ale mogłaby się wyświetlać niepoprawna nazwa, np. podczas butowania. System, jaki wybrałem, to Windows 98 SE. Zaczniemy jednak od benchmarków stricte pod DOS-em. Pierwszy program, jaki sprawdzimy, to System Information. Jak widać, program pokazuje wydajność w relacji do innych słabszych procesorów. Te wyniki są zdecydowanie zbyt optymistyczne, ale miło na nie popatrzeć. SpeedSys twierdzi natomiast, że nasz procesor jest wydajnościowo równy z Pentiumem 2233 i zostawił w tyle Pentiuma 200 bez MMX. To kolejny dobry prognostyk. 3D Bench pokazuje nam tutaj wynik 170,2 klatek na sekundę. Jako ciekawostkę dodam, że Pentium Overdrive 120, którego testowałem w innym materiale, uzyskał w tym teście wynik 90 klatek. Kolejny test to PC Player Benchmark w rozdzielczości 640x480. Wynik to 15,2 klatek na sekundę. Wspomniany pod 120 uzyskuje tutaj 9,4 FPS-ów. Przechodzimy do Windowsa. Pierwszym testem, jaki odpaliłem, był 3D Mark 99. Zestaw uzyskał 901 punktów, a sam procesor 886 punktów. Wyniki testów z programu Seas of Sandra widzicie na ekranie. Po prawej stronie wyniki benchmarku rozszerzeń multimedialnych. Następny test, który odpaliłem pod oknami, to Passmark w wersji 2.0. Jak widać, wynik to 33,6 punktów. Rozumiem, że te liczby nic wam nie mówią, ale będą nam potrzebne w dalszej części materiału, kiedy będziemy porównywać je z czymś lepszym. Następny test to SuperP. Benchmark ten oblicza liczbę pi do zadanego miejsca po przecinku. W naszym przypadku 1 mega to wystarczająca wartość. Tyle wyników wystarczy nam do porównania, przechodzimy zatem do gier. Jednak zanim przejdziemy do gier, muszę wam o czymś wspomnieć, a w szczególności tym młodszym widzom. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Dawno, dawno temu, gdzieś w latach 90. ubiegłego wieku, niekoniecznie za górami, ale z pewnością za lasami, żyli pradawni ludzie. Ludzie ci mieli zupełnie inny aparat wzroku niż ci obecni. Kiedy taki człowiek odpalił grę i ta działała z prędkością max 10 klatek na sekundę, to nie dramatyzował, że nie da się grać, łapał joya i brakujące klatki generował w głowie sam. W miarę jak ludzie ewoluowali, również aparat wzroku ewoluował. I pod koniec lat 90. granica bólu była już w okolicy 20 klatek. Dzisiaj coś niewyobrażalnego, aby grać z takim framerate'em, a wtedy była to normalka. I pokażę to na przykładzie. Odpaliłem grę Quake 2, bez włączonego wyświetlacza klatek. Ale aby mieć idealne porównanie, nagramy sobie demko. Teraz możemy zabrać się za mielenie strogów. Gra działa na testowanej maszynce z procesorem Ryzen P6 i kartą Riva TNT w trybie OpenGL w rozdzielczości 640x480. Jak widzicie, jest ok. Mając taki sprzęt i osiągając taką płynność w tamtych latach, powiedzielibyście, że Quake 2 działa u was świetnie. Pewnie, zdarzają się chrupnięcia, w szczególności przy wybuchach, w większych otwartych lokacjach i jak na ekranie pojawi się większa ilość przeciwników, albo jak wszystkie te rzeczy wystąpią naraz. Ale gracze lat 90. nie marudzili, było dobrze, co właśnie widzicie. Teraz odtworzymy sobie demko, które właśnie nagraliśmy, ale z włączonym licznikiem klatek w lewym górnym rogu. Jak widać, klatkowo jest różnie, sporadycznie przebijamy nawet 40, ale o wiele częściej jest dolne 20, czy nawet poniżej. Więc dzisiejszy gracz pewnie by się zniechęcił do tytułu, a tamtejszy bawił się w najlepsze. Idziemy dalej. Aha, jeszcze taka uwaga odnośnie mojego celowania. Nagrywam te gameplaye z pomocą trackballa, który średnio nadaje się do gier, ale zajmował mało miejsca na biurku, więc się skusiłem. Do drugiego Quake'a jeszcze wrócimy, ale najpierw sprawdzimy kilka innych gier, które podadzą nam konkretną liczbę klatek. Niewiele było takich gier, ale kilka udało mi się znaleźć. Gry odpalam w rozdzielczości 640x480 przy domyślnych ustawieniach. Zaczniemy od MDK2. Wynik to skromne 12,23 klatek na sekundę. Mało, ale muszę zaznaczyć, że ta gra wyjdzie ponad rok po premierze testowanego procesora i karty graficznej. Expendable także nie zachwyca płynnością, średnio 15,45 FPS-ów. Ta gra również wyjdzie po premierze testowanego sprzętu jakieś pół roku później.
Benchmark gry Incoming pokazuje już całkiem grywalne 20,08 klatek. Forsaken wyszedł niemal w tym samym czasie co Incomings, czyli jakieś 6 miesięcy przed Rise MP6. Benchmark tej gry oszacował średnią liczbę klatek na 42,86. Benchmark w grze Turok z pewnością nie należy do moich ulubionych, bo trwa całe wieki, razy 3. Średnia ilość klatek to ten wynik po środku, czyli 30,2. Test wydajności zaszyty w ścigałce Breakneck pokazał nam wynik w postaci 20,7 klatek na sekundę. Okej, to sprawdźmy teraz, ile klatek wykrzesza z siebie Quake 2. Na start tryb software w rozdzielczości 320x240. Pewnie spodziewaliście się nie wiadomo jak wysokiego wyniku, ale jest to tylko 19,3 FPS-ów. No to teraz w trybie 640x480 i od razu widać, że nie będzie to ładny klatkarz. 9,7. Ile zatem pokaże nam Q2 w trybie hardware pod API OpenGL? 23,5 klatki na sekundę. To wydaje się mało, bo kiedy w innym materiale testowałem ten tytuł w parze z Pentium 166 MMX w parze z 3DFX-em, zobaczyłem wynik 20,9. I tutaj spodziewałem się większej przewagi nad słabszym Pentiumem. Dla porządku podaję jeszcze wyniki trybu software 640. P166 MMX miał o całe dwie klatki mniej, 7,7. A jeśli nie widzieliście materiału głównego, to podam tutaj jeszcze na szybko wyniki z pierwszych dwóch Quake'ów w relacji do innych procesorów, jakie były wtedy dostępne na rynku. Jak widać, w pierwszym wstrząsie nie jest źle, zwłaszcza w konfrontacji z P200 i podobną sytuację mamy w Q2. Przyznam, że przeszła mi przez chwilę taka myśl, że być może sterownik NVIDIA generuje za duży narzut na tak słaby procesor i możliwe, że API 3DFX byłoby lepszym wyborem dla takiego zestawu. Już minutę później wkładałem do środka WD1, więc zaraz to sprawdzimy, ale jeszcze na potrzeby dalszych rozdziałów podaję wyniki z pierwszego Quake'a w trybie software. Benchmark w rozdzielczości 640x480 pokazał wynik w postaci 10,6 FPS-ów, a po zbiciu rozdzielczości do 320 ogromna poprawa, 44,7 klatek na sekundę. Miejmy to z głowy. Pewnie nie jeden z Was pomyślał sobie, że 3DFX sprawowałoby się tutaj lepiej. Sprawdźmy więc, jak Ryzen MP6-266 poradzi sobie w parze z akceleratorem WD1. Najpierw jednak zerknijmy do cennika i upewnijmy się, czy faktycznie było to ekonomicznie uzasadnione, aby kupować kartę graficzną, idealnie z 4 MB pamięci i do tego akcelerator, zamiast jednej Rivy TNT. Tutaj warto pamiętać, że Riva była mocniejszą kartą i miała więcej pamięci. I choć więcej VRAM-u na karcie niespecjalnie cieszył posiadacza takiego procesora, to w praktyce była to po prostu bardziej przyszłościowa karta, którą można było zabrać ze sobą do następnego peceta. Riva TNT była w chwili wprowadzenia na rynek procesorów Ryze produktem nowym, a to oznacza, że cena była duża jak każdego nowego produktu. Przykładowo, zbudowany na bazie układu TNT Diamond Viper V550 16 MB RAM-u kosztował pod koniec 1998 roku max $199. Max, podkreślam, bo sam znalazłem ofertę za $188. A najtańsza grafika z takim układem miała kosztować już $169. Tak jak w materiale głównym, trzymam się tutaj cen zachodnich, głównie dlatego, bo procesory MP6 nie były sprzedawane w naszym kraju. Karta graficzna PCI z 4 MB pamięci marki Generic kosztowała od około $40 w górę. Ale zaznaczam, że to tylko mój szacunek, bo nie znalazłem oferty na taką kartę w zadanym okresie. Ale mam cenę wcześniejszą i późniejszą o kilka miesięcy i na tej podstawie stawiam, że taka grafika kosztowała pod koniec 98 roku jakieś $40. Akcelerator z układem 3DFX z 4 MB pamięci kosztował średnio $100. Choć prasa informowała, że w promocjach można było znaleźć egzemplarz już za $69. Czyli w przedziale $110-140 można było zdobyć combo w postaci grafika na PCI z 4 MB i 4-megowy 3DFX, a coś na bazie Rivy TNT można było wyhaczyć za około $170 w górę. Różnica zatem niewielka. W ramach ciekawostki zobaczcie, jaka cena znajduje się na mojej sztuce Rivy TNT firmy Trust Me Bro, czyli wersji OM-owej. I co ciekawe, jest tam też data, 28 września 99. Dodam, że znak dolara jest używany w ponad 20 krajach, np. w Kanadzie czy Nowej Zelandii i z całą pewnością ta metka nie odnosi się do dolarów amerykańskich. Dodam jeszcze, że znalezienie ceny 3DFX-a pod koniec 98 roku też nie było łatwe,
bo te akceleratory były już wtedy zastępowane chociażby przez kolejną iterację, czyli Voodoo 2. I tylko nieliczne sklepy sprzedawały tak stary model. Właściwie to w listopadzie 1998 roku prezentowano już wersję Voodoo 3, która trafiła na półki sklepowe kilka miesięcy później. Posiadacze 3D Fixa nie mogli nawet przeprowadzić benchmarku 3D Mark 99, bo ten wymagał grafiki, która generowała obraz z dopałką w rozdzielczości 800x600. Sprawdźmy więc, jak spisują się oba scenariusze. Benchmark Q2 pokazuje teraz 18,3 klatek, pod TNT było to 23,5, czyli wcale nie mała różnica na korzyść grafiki Nvidia. Średni klatkaż gry Expendable to 12,79. Wcześniej uzyskaliśmy 15,45. Wyścigi Breakneck uzyskały w teście skromne 16,5 klatki. To znacząco słabszy wynik od wariantu TNT, gdzie uzyskaliśmy 20,7. Benchmark Forsaken oszacował średnią liczbę klatek na 36,33. Pod TNT mamy lepszy wynik, 42,86. Incoming działa z kolei lepiej pod 3D Fixem, 22,83 klatek. Pod kartą od Nvidia było 20,08. MDK2 pod Voodoo uzyskuje mierne 9,24 klatek, a pod Rivą równie mierne 12,23. I na koniec Turok, 30,5 klatki na sekundę, czyli marginalnie lepiej niż pod mocniejszą Rivą TNT, która zanotowała w tej grze w parze z Ryzen P6 30,2 FPS-ów. Jak mogliście się przekonać, 3D Fix przegrywa z TNT w większości benchmarków, a tam, gdzie wygrywa, jest to jedynie kosmetyczna różnica. Nie jest jednak wykluczone, że gdyby wiało tego dnia z północy na południe, a nie z zachodu na wschód, to te wyniki byłyby o tę jedną klatkę inne. I dotyczy to obu kart, bo ewidentnie czynnikiem ograniczającym, czyli wąskim gardłem, jest w naszym przypadku procesor. Wracamy zatem do testów w konfiguracji MP6 plus Riva TNT. Zanim przejdę do gier, drobne ogłoszenie techniczne. Gry odpalam w rozdzielczości 640x480, choć w niektórych grach ustawiłem wyższą. Nie dlatego, bo chciałem, a dlatego, bo minimalna obsługiwana przez grę rozdzielczość była wyższa. Gier jest sporo, bo nie oszukujmy się, to nie jest PC, który długo będzie skompletowany. Po nagraniu tego materiału, procesor powędruje do pudełka i do szafki, gdzie spędzi resztę swojego życia. Postanowiłem więc pomęczyć tę konfigurację, aby mieć się do czego odwoływać w przyszłości. Jak zrobi się nudno, to przypominam o spisie treści. Do rzeczy. Na start Wild Metal Country. Granie przy domyślnych opcjach jest niemożliwe, zjechałem więc do minimalnych. I jest lepiej, nawet 20 plus klatek, niestety tylko przez chwilę. Jak zaczną się pojawiać przeciwnicy, gra zamienia się w slideshow. Enemy Infestation nie stwarza problemów, nawet jak na mapie pojawi się większa liczba przeciwników. Drugi Carmageddon jest kompletnie niegrywalny w trybie z dopałką. Poniżej 20 klatek to tutaj normalka. Majesty 1 działa ok i choć wygląda, jakby gra klatkowała, to ona po prostu ma takie drętwe animacje postaci w swoim DNA i nie można winić za to naszego blaszaka. Blood 2 pokonał ten zestaw, choć są momenty, w których można się zastanowić, czy nie spędzić z tytułem chwili, to już pomieszczenie dalej klatki spadają poniżej 10. Diablo 2 wyświetla się teoretycznie z klatkami w przedziale 15-20. Teoretycznie, bo zastanawiam się, czy ten deszcz nie ogłupił Frapsa, bo gra się dość płynnie. Warto wiedzieć, że maksymalna liczba klatek w tej grze to 25. Half-Life Uplink, czyli darmowy epizod do oryginalnej gry, mnie zaskoczył. Gra chodzi ekstremalnie wolno i na ekranie wcale nie musi się dużo dziać. Dziwne, bo pamiętam granie w ten tytuł na słabszych konfiguracjach. Trudno oceniać prędkość działania takich gier jak Alpha Centauri, bo nawet na najlepszych dostępnych PC-tach animacje wyświetlałyby się skokowo, bo ta gra jest tak zrobiona. Tutaj tytuł działa w rozdzielczości 800x600. Damage Incorporated działa płynnie, nawet podczas ostrej wymiany uprzejmości i to przy maksymalnych opcjach graficznych. Heroes of Might and Magic 3 bez niespodzianki, płynne animacje w każdym aspekcie gry, czy to na mapie, czy podczas rozbudowy królestwa, czy też podczas potyczki. Colin 1 pozwolił na ustawienie maksymalnych detali graficznych i jak widać działa całkiem nieźle. Zwykle widzimy przedział 24-26 klatek. Magic and Mayhem pojawił się na rynku w tym samym okresie co testowany sprzęt i jak widać nie ma tutaj problemu z jego płynnością. To było z góry skazane na niepowodzenie, ale z ciekawości i tak sprawdziłem, jak działa tutaj, w cudzysłowie, pierwszy Serious Sam. Cóż, sami widzicie.
Age of Empires i to w rozbudowanej wersji z dodatkiem nie stwarzało problemu z płynnością, nawet przy już rozbudowanej osadzie. W Dirt Track Racing tutaj nie pogramy, a przynajmniej komfortowo, bo w szczycie widzimy max 15 klatek. Baldur's Gate jest płynny, niezależnie od tego, co działo się na ekranie. FIFA 99 podczas odgrywania animacji na silniku chodzi wolno, ale w grze? W grze w sumie płynnością też nie zachwyca, ale nie ma dramatu. StarCraft nie robił problemów i nie klatkuje nawet przy większej liczbie przeciwników na ekranie. Esoteria nawet w lokacji, gdzie nic się nie dzieje, nie popisuje się płynnością. Zdarzają się spadki poniżej 10 klatek, a szczytem jest 20 FPS-ów. Commandos działa dobrze i można się nawet pokusić o podbicie rozdzielczości do 800x600. Need for Speed 3 jest zadziwiająco grywalny pomimo tego, że wynik klatkowy taki sobie. Opcje graficzne są ustawione na minimum, ale zostawiłem błyszczącą karoserię. To była wizytówka tej gry i granie bez refleksów nie ma sensu. Łeb bez niespodzianki, wszystko działa płynnie, nawet filmiki odtwarzają się bez przycięć. Kiss Psycho Circus nie mógł tutaj działać dobrze, bo ta gra wyjdzie jakieś 2 lata po premierze testowanego procesora. Nawet w 800x600 rozgrywka w Tiberian Sun jest tutaj nie tylko możliwa, ale i komfortowa. To automatem oznacza, że Red Alert też działałoby tutaj płynnie. Rozgrywka w Airfix Dogfighter jest dynamiczna, więc klatki są dość istotne. Tutaj widzimy od kilku do kilkunastu klatek, więc tytuł niegrywalny. Byłoby dziwne, gdyby Fallout 2 nie działał tutaj dobrze, bo gra działa dobrze na o wiele słabszych zestawach, tak więc tutaj tytuł nie stwarza problemów. Futurystyczne wyścigi Roll Cage balansują na granicy płynności. Momentami klatki przebijają pułap 30, ale nie brakuje dropów do nastu. Oddworld nie stwarzał problemów, a jest to gra, gdzie skacząca animacja głównego bohatera szybko popsułaby zabawę, ale jak mówiłem, tutaj wszystko jest ok. Przy domyślnych opcjach graficznych Interstate jest niegrywalny. Gra oferuje jednak dużo opcji konfiguracyjnych. Niestety na tym zestawie granie możliwe jest przy mocnym zjechaniu z detalami i gra staje się wtedy niegrywalna z innego powodu. Wygląda paskudnie. Cezar 3 nie jest specjalnie wymagającą grą i na PC-cie tej klasy rozgrywka przebiega bez spowolnień. Przy domyślnych ustawieniach 640x480 w trzeciego Quake'a tutaj nie pogramy. Momentami klatki osiągają akceptowalny pułap, ale jak tylko zacznie się coś dziać, gra dostaje czkawki. Dla porządku sprawdziłem benchmark wbudowany w grę. Wynik to 14,9 FPS-ów. Dla jeszcze większego porządku sprawdziłem grę przy najniższym profilu graficznym. Wynik to 16,2 FPS-ów, więc niewiele więcej. Nie chciałem dawać grze spokoju, więc sprawdziłem jeszcze przy absolutnie najniższych opcjach w rozdzielczości 320x240. Wynik to 16,5 klatki, czyli prawie zerowy przepływ klatek względem poprzedniego ustawienia. Q-Club to jedna z nowszych gier, jakie przetestowałem i do jej płynności na tym PC-cie przyczepić się nie można. Wszystko działa płynnie. Mage Slayer działa ok, tylko ok. Klatki potrafią spaść poniżej 20, ale nie brakuje też momentów przebicia 30, ale to tylko po wyłączeniu opcji wygładzania czcionek. Przygodówka Black Dahlia utrzymuje płynność zarówno podczas przerywników filmowych, jak i podczas rozgrywki w środowisku 3D. Mortyr niestety niegrywalny, akceptowalne klatki widzimy tylko w małych pomieszczeniach bez przeciwników, a takich lokacji tutaj niewiele. Postal przy maksymalnych detalach i na mapie, gdzie dużo się dzieje, działał płynnie. Przypomniałem sobie o jeszcze jednej grze, która poda nam konkretną liczbę klatek. Viper Racing. Benchmark tej gry wyliczył, że średnia ilość klatek na tym blaszaku to 37,1 przy opcjach, jakie widzicie na ekranie. W The Curse of Monkey Island również pogramy na MP6 komfortowo. Nie odnotowałem żadnych przycięć. Gex Enter the Gecko dołącza do grona gier, które pokonały ten zestaw. Nawet w nieskomplikowanych lokacjach klatki notorycznie spadają poniżej 10. Worms 2 nie powinien mieć problemów z płynnym działaniem na takim PC-cie i nie ma. Animacje są płynne, a licznik klatek twierdzi, że dobiliśmy do Fousenka. Fraps nie chciał działać w parze z pierwszym Blood, ale już na oko widać, że na płynność nie ma co narzekać. Może nie ma cały czas ponad 20 klatek, ale jest dobrze. Można założyć, że Close Combat 1 i 2 działają tutaj dobrze, bo trójka działa tutaj dobrze. I to w rozdzielczości 800x600, która jest minimalną rozdzielczością dla tej gry. W Sin sobie nie pograłem. Gra często wyświetla się z klatkami do 10 i odrobinę lepszy wynik pokazuje jedynie w małych, zamkniętych pomieszczeniach czy korytarzach. Knights and Merchants to kolejna gra, którą odpaliłem w 800x600, bo była to minimalna rozdzielczość, jaką gra obsługiwała. Jak widać, nawet podczas większej potyczki gra działa płynnie.
XCOM Interceptor działa dziwnie. Nie brakuje momentów, że klatek jest w okolicy 30 i nie brakuje momentów, że jest ich kilka czy kilkanaście. Heart of Darkness chodzi tutaj nienagannie, nawet jak otaczają nas przeciwnicy ze wszystkich stron i co równie istotne, przerwniki filmowe odtwarzają się płynnie. Trudno powiedzieć, że Mythic działa tutaj płynnie, bo ta gra nigdzie nie działa płynnie, bo postacie mają tak małą liczbę klatek animacji, że wygląda to jakby gra klatkowała. W każdym razie Mythic jest grywalny. W Motocross Madness duża rozpiętość klatkowa, od sporadycznie kilkunastu do również sporadycznie ponad 40. Chyba na tym etapie testów nikogo nie zaskoczy, że Broken Sword 2 nie miał żadnych problemów z płynnością na testowanym blaszaku. W Revolt sobie tutaj nie pogramy i to nawet jak zjedziemy z opcjami do absolutnie minimalnych, co sprawi, że gra do najładniejszych należeć nie będzie. Nox też nie zachwyca, na upartego można grać, ale skacząca animacja nie umila chwil z tym fajnym tytułem. Speedbuster nie zachwyca, często widzimy coś w okolicy 20 klatek, ale te bardzo szybko nurkują jak tylko pojawią się przeciwnicy. Czyli często, bo to gra wyścigowa. W Railroad Tycoon 2 pobiłem rekord rozdzielczości, bo minimalna to tutaj 1024x768. Da się grać, choć przewijanie ekranu nie jest płynne. Trzecia odsłona przygód Lary działa zaskakująco słabo. Znajdziemy tu momenty, w których mierzenie klatek zamyka się na wbudowanym fousynku na poziomie 30 klatek, ale są też takie momenty na tej samej mapie, gdzie klatki nurkują do kilkunastu. Do płynności animacji w Hopkins FBI nie można się przyczepić. Nic tylko grać. W ODT liczenie klatek zamyka się na 30, ale zdecydowanie za często widzimy kilkanaście klatek i podczas ostrej wymiany zdań trudno czerpać z tytułu jakiś fan. Na koniec testów SimCity. Cóż, wygląda na to, że gra działa płynnie, ale przyznaję się, że nie miałem cierpliwości, aby z pomocą trackballa budować większe miasto, więc możliwe, a nawet prawdopodobne, że przy większej osadzie pojawią się spowolnienia. Nie bez powodu postanowiłem zrobić przeplatańca w postaci gier 3D i 2D. Teraz jasno widać, że procesor jest wąskim gardłem, jeśli chciało się pograć w jakiś tytuł 3D, ale był jak najbardziej wystarczający, jeśli uruchomiło się grę 2D. A tych w tamtym czasie nie brakowało, było ich wręcz o niebo więcej i co warte podkreślenia, nie były to byle jakie tytuły. StarCraft, Baldur's Gate, Age of Empires, Fallout 2, Heroes 3... Cóż, ja bym się nie nudził. Wiemy już, że produkty Rise były budżetowym rozwiązaniem, wiemy, że w grach radziły sobie średnio, w tych 2D nawet świeższych niż sam procesor całkiem nieźle, ale w grach 3D nawet starszych niż sam układ już nie najlepiej. Jednak w momencie, kiedy MP6 z PR ratingiem 266 trafił na rynek, w ofertach sklepów były jeszcze pierwsze Pentiumy. Porównajmy zatem Rise MP6 266 z Pentiumem 200 MMX. Wspomniałem już, że choć procesor posiada PR rating na poziomie 266, to jest on oderwany od rzeczywistości i nie ma sensu porównywać go z P2 o takim taktowaniu. Czy zatem MP6 mógł być zamiennikiem P200 z MMX-em? Najprostsza odpowiedź to... zależy kogo się zapyta, zakładając, że pytać będziemy programy testowej gry. Dla porządku zaznaczę, że jedyna rzecz jaka zmieniła się w testowanej konfiguracji to procesor. RAM zostaje ten sam, grafika ta sama, dysk ten sam, zmieniłem tylko CPU i poprzestawiałem kilka zworek pod Pentiuma 200. Na start 3D Mark. Wynik to 1088 punktów i aż 1350 w teście procesora. To duża poprawa względem MP6, gdzie uzyskaliśmy kolejno 901 i 886 punktów. Po tak optymistycznym wyniku w 3D Marku spodziewałem się też niezłego wyniku w benchmarku Performance Test, ale uzyskujemy tutaj jedynie 29,8 pasmarków. Poprzednio z Rise MP6 było ich 33,6. Benchmark Super P wypada minimalnie lepiej na korzyść Pentiuma. C-softowy test wypada lepiej na korzyść Rise i nie jest to byle jaka różnica. Warto wiedzieć, że Drystone to test syntetyczny, który nie sprawdza wydajności pod kątem obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych. Od tego jest Whetstone i jak widać nawet w tym teście Rise wypada lepiej. Tym bardziej dziwi tak duża różnica w punktach na korzyść Pentiuma w 3D Marku 99. Może zatem P200 MMX lepiej poradzi sobie z grami? Sprawdźmy, ale tylko te tytuły, które podadzą nam konkretną liczbę klatek. Wszystkie testy przeprowadzone są przy dokładnie takich samych ustawieniach jak przy procesorze MP6. Zaczniemy od MDK. Wynik to 14,9 FPS-ów. Rise uzyskał 12,23, więc niewiele, ale jednak Intel jest górą.
Benchmark zaszyty w breakneck pokazał równe 21 klatek. Rice uzyskał 20,7, więc również marginalna różnica na korzyść Pentiuma. Expendable jest niegrywalny na obu procesorach. Pod P200MMX średnia liczba klatek to 16,13, pod Rice 15,45. Forsaken wyświetlał się pod Pentiumem z średnią prędkością 42,7 klatek na sekundę. Pod MP6 było to 42,86. Wincoming P200 dobił z klatkami do 21,61. MP6 miał ich odrobinę mniej, było ich 20,08. Benchmark Viper Racing twierdzi, że pod P200 z MMX możemy liczyć na równe 37,6 klatek. Rice wypadło pół klatki gorzej, bo wycisnął 37,1 FPS-ów. Turok działa minimalnie lepiej pod procesorem od Intela, 32,2 FPS-ów kontra 30,2. To teraz sprawdzimy trzy Quake'i. W jedynce w rozdzielczości 320x200 w trybie software pod P200 MMX widzimy 44,2. U konkurenta było to 44,7, czyli niemal identycznie. Po podbiciu do 640 pod P200 mamy 11,2 FPS-ów, a pod MP6 było ich 10,6. Ponownie jest to praktycznie remis. Przechodzimy do Q2. W 320 w trybie software pod Intelem mamy 20,5 klatki, pod Rise było 19,3. W tym samym trybie, ale w 640 pod P200 MMX zestaw uzyskał równe 10 FPS-ów, a MP6 uzyskał niezauważalnie mniej, bo mamy 9,7 klatek. W trybie OpenGL pod prockiem Intela mamy 25,8 klatek, a wynik Rise to 23,5. W trzecim Quake'u procesor Intela okazał się gorszy, 13,7 klatek kontra 14,9, jaki uzyskał Rise MP6. Tyle testów chyba nam wystarczy, aby wyciągnąć jakieś wnioski. Czy zatem o Rise MP6 266 można było myśleć jako zastępcy P200 MMX? Jak najbardziej. Oba procesory w większości testów idą łeb w łeb. Co prawda intelowski P200 z MMX w większości testów uzyskał lepszy wynik, ale był on zwykle jedynie marginalnie lepszy. Rise wygrywał jednak ceną. Przypomnę, że P200 MMX można było mieć pod koniec 98 roku za $119. A omawiany Rise, który jak udowodniliśmy był wydajnościowo zbliżony, już za $70. Czy zatem Rise MP6 266 był wystarczający dla niewymagającego użytkownika? Odpowiedź brzmi tak, zdecydowanie tak. Ale i tutaj odsyłam do materiału głównego, bo choć Rise był tanim procesorem, to za niewiele więcej można było mieć coś o niebo lepszego. Przy okazji testów Pentiuma mam dla Was mały bonus. Wspominałem już wcześniej, to w niejednym materiale, o nieprzekraczaniu cache'owanej ilości pamięci RAM. W tym PC-cie max tej cache'owanej to 64 MB. Zobaczcie, jaki wpływ na wydajność ma przekroczenie tej ilości. Zamiast 64 MB mamy teraz w środku 128 MB. Każda jedna gra notuje mniejszą liczbę klatek, a jedyne co zrobiliśmy, to dodaliśmy drugie tyle RAMu, licząc z pewnością na większą liczbę klatek, a nie mniejszą. Dlatego tak ważne jest, aby nie przekraczać ilości RAMu, która będzie cache'owana. MP6 nie miała być procesorem dla zapalonych graczy i znajdujemy potwierdzenie tego faktu po testach. Jednak aby być zupełnie fair, podkreślę jeszcze, że większość gier, które sprawdzałem, były bliskie datą wydania z datą wypuszczenia na rynek procesora Rise, a nie procesora P200 MMX. Warto mieć to w tyle głowy, bo jeśli ktoś zdecydowałby się na procesor Rise i akcelerator 3D Fix i grał w gry o jakieś 2 lata starsze niż te, które ja pokazałem, to można było liczyć na lepsze rezultaty. Z drugiej strony nie kupuje się nowego komputera po to, aby grać w starsze tytuły. Dobra, głupoty gadam, bo uświadomiłem sobie, że sam jestem świeżo po przesiadce z i7 czwartej generacji na i9 13900K i gram głównie w Open Transport Tycoon Deluxe. Jest jeszcze jedna rzecz, którą sprawdzimy w tym klipie, o czym już pobąkiwałem. Otóż posiadacze płyt SS7, jeśli skusiliby się na procesor od Rise, to mieli możliwość upgrade'u i to nie byle jakiego. W takiej sytuacji użytkownik mógł się ratować np. procesorem AMD K6-2 o taktowaniu 450 MHz. Tak, ta bestia z ponad dwa razy takim taktowaniem jak Rise MP6 będzie tutaj działała. Szczęśliwie nabyłem płytę z właśnie takim procesorem, więc zaraz to sprawdzimy. Wtrącę jeszcze, że po aktualizacji BIOS-u na taki zmodyfikowany można tutaj osadzić o wiele mocniejszy procesor, np. AMD K6 3 Plus 550 ACR. Oprócz większego taktowania, procesor ten ma więcej pamięci cache niż K6-2 i w dodatku bardzo ładnie się kręci.
Niestety dzisiaj trzeba za niego słono zapłacić. Sprawdźmy zatem, na jaki przyrost mocy mogli liczyć posiadacze platform na bazie Ryzen P6-266 po przesiadce na AMD K6-2450. Co istotne, pomiędzy wydaniem procesorów Ryzen a wypuszczeniem na rynek procesorów od AMD było zaledwie kilka miesięcy. AMD K6-2450 trafił na rynek w lutym 1999 roku i kosztował coś w okolicy $200. Ryzen P6-266 wyszedł kilka miesięcy wcześniej i kosztował $70. Jest jednak mało prawdopodobne, że ktoś ładowałby się w procesor Ryzen tylko po to, aby 3 miesiące później kupować lepszego AMD-ka. A pamiętajmy, że cena procesora szybko spadała w dół z każdym kolejnym miesiącem. Jeśli więc użytkownik poczekałby rok, to za AMD K62450 zapłaciłby już tylko $69. Tym razem wyniki innych procesorów podam jedynie w formie graficznej, bo nie będę trzymał Was w niepewności. K62 pozamiatało swoich rywali i nie ma w tym nic dziwnego, bo to po prostu lepszy procesor. Zatem w benchmarku 3D Mark 99 widzimy 2128 punktów i aż 5522 punktów w teście procesora. 44,6 pasmarków uzyskujemy teraz w teście Performance Test. W testach zaimplementowanych w Seas of Sandra... Kurde. System Information Viewer potwierdza, że dałem ciała. Tyle razy przekładałem te zworki, że coś mi się pomyliło. Okej, dodaję jedną zworkę, z mnożnika razy 4 robi się razy 4,5 i przeprowadzam testy jeszcze raz. 3D Mark, co nie dziwi, pokazuje jeszcze lepszy wynik. 2592 punktów i 5871 punktów w teście procesora. Performance Test w wersji drugiej przyznał naszej maszynie 47,3 pasmarków. Zestawienie trzech wyników z benchmarku SuperP prezentuje się tak. Naturalnie K62 wygrywa. Seasoft Sandrowe testy podpowiadają nam, że mamy teraz peceta klasy P2450. To trochę zbyt optymistyczna sugestia, prędzej mamy tutaj coś klasy P2-333-350, jakoś w tej okolicy. I to też nie we wszystkich scenariuszach. W teście instrukcji multimedialnych, czyli MMX i 3D Now, mamy nawet lepsze osiągi niż przywołany Pentium 2450, z jakiegoś powodu. Sprawdzimy jeszcze, jak zestaw radzi sobie teraz z grami. Pierwszy Quake w 320 pokazuje niespełna 70 klatek. Po podbiciu rozdzielczości do 640 mamy 12,5. Q2 w 320 uzyskał jedynie w cudzysłowie 34,4 FPS-ów. To dwa razy mniej niż pierwszy Quake. Gry dzieli mniej więcej rok z hakiem. Wynik w 640 jest trochę zaskakujący, bo tym razem to Quake 2 pokazuje więcej klatek, 17,6. Po przełączeniu się w tryb OpenGL w 640 mamy 46,8 klatek na sekundę. Wynik był tak dobry, że z ciekawości przeprowadziłem test w 1024x768, 27,9 FPS-ów. Benchmark w Q3 pokazuje już całkiem przyjemne 29,5 klatki. Viper Racing działa z prędkością 58,8 klatek na sekundę. Turokarz prosi się o podbicie rozdzielczości, w 640 mamy 54,2 FPS-ów. W Breakneck też pogramy tutaj bez kompleksów, w teście wyciskamy równe 35 klatek. Forsaken nie dobił z klatkami do pełnych 60, ale niewiele brakło, mamy 56,11. Benchmark wbudowany w grę Incoming, a właściwie jej demo, bo w pełnej wersji go nie ma, pokazuje wynik w postaci 35,72 klatek na sekundę. W MDK2 średnia ilość klatek wyniosła dokładnie 28,55. Test Expendable oszacował średnią liczbę klatek na 24,13, minimalna liczba klatek to 15. Wyniki we wszystkich testach wyraźnie podskoczyły do góry, ale jeśli faktycznie ktoś kupowałby taki zestaw rok po premierze procesora AMD K62450, co przecież niczym dziwnym by nie było, to taki procesor znowu był już wtedy budżetowy i nie można było o nim myśleć, że jest przyszłościowym zakupem. Szczęśliwie, jak już wspomniałem, posiadacze takiej płyty mogli nabyć jeszcze mocniejszy CPU z rodziny AMD, np. K62+. Który posiada już cache drugiego poziomu, a co za tym idzie, można się spodziewać lepszych osiągów. K62-450, choć daje wyraźne lepsze rezultaty z wieloma grami, to nie był też nie wiadomo jakim cudem. Taki KIS wydany w roku 2000 chodzi tutaj tak sobie. Często mamy 20 plus klatek, ale podczas potyczki te lubią spaść do kilkunastu.
W Carmageddon 2 mamy to i cały czas poniżej 20 klatek przez większą część rozgrywki. My naprawdę inaczej odczuwaliśmy kiedyś skaczącą animację, bo przysięgam, że przeszedłem ten tytuł na P2300 z 3D Fixem i byłem zadowolony. Ale żeby być fair, dodam, że nigdy nie odpaliłem Frapsa podczas grania, więc możliwe, że nawet nie wiedziałem, że nie jestem zadowolony z liczby klatek. Rise MP6 miał być czymś po kroju Pentiuma 2 lub Celerona 266 i to się firmie Rise nie udało. Udało im się natomiast zrobić całkiem niezły klon procesora Pentium 200 MMX, był tylko jeden mały problem. Zrobili to ponad półtora roku po wydaniu P200 MMX, a wtedy ten procesor był już staruszkiem. Czy warto dzisiaj składać retro peceta na bazie takiego CPU? Nie, nie warto. Procesor jest drogi w porównaniu z P200 MMX i nie jest tak, że kupicie go z marszu. Produkty Rise to dzisiaj tylko ciekawostka i jeśli nie jesteście kolekcjonerami, to omijajcie ten kawałek krzemu szerokim łukiem. W tym filmie to już wszystko, dzięki za uwagę i do usłyszenia.